Zapraszamy dzieci i dorosłych na cykl bajek o zwierzętach. Autorką i realizatorką bajek jest Anna Maria Ptak, leśniczka z Nadleśnictwa Maskulińskie. Bajki powstają w domowych warunkach leśniczówki ukrytej w Puszczy Piskiej. Codziennie prezentowana będzie nowa bajka. Do zilustrowania bohaterów posłużą leśne, naturalne elementy. Każdy z Was może znaleźć je na spacerze w lesie i ułożyć swoją postać. Bajka o wiewiórce. W roli wiewiórki wystąpiła szyszka sosny, fragment kory sosnowej, fragment kory brzozowej oraz niewielkie kawałki kory dębu. Zaczynamy. Las z dnia na dzień stawał się coraz bardziej cichy. Listopadowa deszczowa pogoda nastrajała w odpowiedni sposób mieszkańców na zimowy czas. Ucichł już gwar związany z gromadzeniem zapasów. Zwierzęta zaczynały wyczekiwać pierwszych zimowych dni. Wiewiórka, wielka wielbicielka zimy, nie mogła się doczekać i codziennie wychylała głowę z dziupli, żeby sprawdzić, czy las pokrył się już białą kołderką, czy jeszcze przyjdzie jej na to trochę poczekać. Tego poranka nic od wczorajszego dnia się nie zmieniło. Wielki, sędziwy dąb, w którym znajdowało się jej mieszkanie, pokryty był jedynie gdzieniegdzie mchami albo porostami. Śniegu nie było widać. Nasza wiewióreczka przysiadła więc na drzewie i zaczęła rozglądać się wkoło. Niby las wyglądał tak samo jak w poprzednie dni. Liście drzew leżały na dnie lasu. Świerk, sąsiad dębu, wyglądał tak samo. Jak co dzień kołysał się w trakcie podmuchów wiatru. Sosny, wysokie i piękne, wciąż dumnie prezentowały swoje lekko pomarańczowe pnie i niezmiennie zielone kolory. Ale jednak coś się nie zgadzało. Tylko co? Cześć, wiewiórko! Odezwał się cichy głosik. Wiewiórka obejrzała się w prawo i w lewo, spojrzała w dół, ale nigdzie nie było widać nikogo. Tu jestem, zwierzątko odezwało się i podpowiedziało, spójrz w górę. Na pniu, powyżej dziupli, przechadzał się kowalik, skrzydlaty mieszkaniec lasu, który, jak to bywa w jego zwyczaju, poruszał się po pniu głową w dół. Inne zwierzęta może i dziwiły się na ten widok. Ale te akrobacje nic a nic nie dziwiły naszej wiewiórki. Witaj, kowaliku, jak mija ci dzień? A dziękuję, bardzo dobrze. Właśnie chciałem zajrzeć do mojej ulubionej brzozy, ale okazało się, że tej nocy przewrócił ją wiatr. W tym momencie nasza wiewiórka zrozumiała, co zmieniło się w jej okolicy. Faktycznie wielka, wręcz ogromna brzoza przewróciła się. Zobacz, kowaliku, jak tu teraz jaśniej. Na pewno na wiosnę w okolicy leżącej tej brzozy zaczną wyrastać małe drzewka. A brzoza, dodał ptak, stanie się teraz mieszkaniem wielu nowych stworzeń leśnych. Dla niektórych będzie schronieniem, dla innych idealną wręcz przekąską. Dyskusji pewnie nie byłoby końca, gdyby nie pewne zdarzenie. Z nieba zaczęły delikatnie i powoli spadać pierwsze płatki śniegu.
Bardzo ucieszyło to naszą bohaterkę, która usiadła na brzegu dziupli i obserwowała ten piękny spektakl. Zima zawitała u niej na dobre. Była to bajka napisana przez Annę Marię Ptak z Nadleśnictwa Maskulińskie. Jutro zapraszamy na kolejny odcinek.